coś w tym listopadzie dzieje się naprawdę dużo. W związku też jeszcze mamy już 1/3 tego miesiąca za nami, a ja dopiero teraz wziąłem się za nagrywanie odcinków, w którym to podsumowuję poprzedni miesiąc, jeżeli chodzi o liczbę otwartych skrzynek. Także no wybaczcie mi ten pocisk, ale był major, działo się wiele, jeżeli chodzi o samą operację, o nowe przedmioty i tak dalej, także to trzeba było obgadać. A teraz możemy na spokojnie sobie przejść właśnie do tego tematu, jakimi są otwarte skrzynki w październiku. Na początek już nam się pokazuje wiadoma tabelka. Oczywiście jeszcze słowem wstępu muszę powiedzieć, że cały ten post załączam wam oczywiście jako źródło na dole w opisie, no bo jednak te dane nie są wymyślone przeze mnie, tylko ktoś to jednak zebrał i tak dalej, trzeba tą pracę uszanować. Wracając do meritum, możemy zobaczyć 22 miliony skrzynek prawie że otwartych w październiku. Jest to bardzo duży wzrost względem tego, co się działo, jak możemy zobaczyć we wrześniu, w sierpniu, także to jest dla nas dość ciekawa informacja. Możemy zobaczyć, że mamy wreszcie poziom zbliżony do około takiego przełomu czerwca i lipca, co jest dla nas dość ciekawym momentem, bo wtedy pamiętamy, działo się naprawdę grubo, wtedy było naprawdę tłusto, jeżeli chodzi w ogóle o świat kandydatów Global Offensive, o świat rynku marketu Steam, także tutaj naprawdę wracamy w dobrą stronę, tak? Możemy zobaczyć, że tutaj na to złożyło na pewno kilka czynników, ale do tego już może przejdziemy przy okazji samego wykresu. Trochę liba z ekwipunkiem, wbij kolejny trzy na Hellcase'a, otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny i teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie FIACO, który daje ci darmową kasę oraz o kodzie FIACO 15, który daje ci 15% bonusu do twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. Który, proszę państwa, wygląda dokładnie tak, jak możemy zobaczyć na początek. Nic większego zaskoczenia nie ma do CSGO Weapon Case trójki, tak na dobrą sprawę cały czas podobne tej wartości. Oczywiście patrzę sobie jeszcze na eSports 2013 case, czyli też przedmiotu, którego jest tam bardzo, bardzo niewiele, chyba 100 czy 200 na markecie, 12 tysięcy otwarć, także to zawsze tutaj mi jednak robi na mnie wrażenie. Muszę przyznać, że do tego momentu, tutaj do operacji Wildfire, mamy bardzo ucięte te otwierania skrzynek, tak? Wcześniej tutaj na pewno w tym obszarze było to o wiele więcej otwarć, co zresztą możemy sobie zaraz porównać względem tego, co się działo właśnie to we wrześniu. To jest dokładnie ten wykres, jak możemy zobaczyć, czas to jest właśnie cały wrzesień, możemy zobaczyć, że tutaj jeszcze królował Weapon Case 2, Weapon Case 3 były często otwierane, możemy zobaczyć, że Operation Breakout również bardzo często otwierany, a następnie Chromat 2 dostała bardzo mocnego tutaj ogólnie wystrzału, aczkolwiek warto wiedzieć, że te są jeszcze bardzo niespecyzowane dane, tak żebym gdzieś na to patrzył przez palce, ale no na pewno faktem jest to, że Chromat 2 była dość mocno otwierana. A teraz wracając do października, możemy zobaczyć, że nic z tych rzeczy i ten wykres wygląda całkowicie inaczej. Zobaczmy sobie, że Chromat 2 tylko 200 tysięcy otwarcia, że to jest całkowicie jakiś niesamowity przeskok. Zobaczmy sobie, że do tego momentu, kiedy mamy do operacji Wildfire, nie zobaczyliśmy żadnego przedmiotu. Przepraszam, żadnej skrzynki, która została otwarta w nakładzie minimum 500 tysięcy. To dopiero tutaj możemy zauważyć, co jest dla mnie dość ciekawe, bo wcześniej te wykresy, że tutaj te starsze skrzynki, zawsze któraś z tych skrzynek no miała taki mały renesans, tak? Zawsze była często otwierana, tak jak w przypadku, kiedy wam pokazywałem Chroma 2, tak pamiętam, że też raz było, że Breakout był mega często otwierany, w którymś tam miesiącu Phoenix też miał taki wylew w pewnym momencie, także o tym na pewno nie możemy zapominać. Co jeszcze warto powiedzieć, to, że potem już tutaj się coś zaczęło dziać. Operation Hydra Case, czyli klasyczny tej zjazd, jeżeli chodzi o ten wykres słupkowy, możemy zobaczyć, że zaledwie 15 tysięcy otwarć, ale to jest wiadomo, że to jest też polityką, jaka była wdawana ta skrzynka, że tych skrzynek jest bardzo mało, jest ona bardzo droga, także o tym na pewno tutaj warto nam wiedzieć. Co prawda dla mnie bardzo zastanawiające i bardzo ciekawe jest to, że dopiero Clutch Case, uwaga, jest pierwszą skrzynką, która przekracza milion. To tak na dobrą sprawę chyba nigdy nie zdarzało, także możemy zobaczyć, że tutaj mamy bardzo dużą kumulację tych wszystkich otwarć, tego całego zainteresowania dopiero w tej dalszej fazie wykresu, którego jeszcze nie widzicie, aczkolwiek jak możemy zobaczyć te pierwsze, powiedzmy sobie 20 skrzynek, tak na dobrą sprawę troszkę przemilczane, to bardzo mało otwierane, jednej Gamma 2 i ten zakątek właśnie Chroma 3, Gamma i Gamma 2 otwierane, a poza tym taka trochę lipa bym powiedział, także bardzo ciekawy wykres, mieliśmy bardzo ciekawy miesiąc, także o tym musicie na pewno wiedzieć. Spectrum 2 900 tysięcy i tak jak to już mówiłem, Clutch Case 3 miliony 700 tysięcy, to jest bardzo wysoki wynik, pamiętam, że 3 miliony 700 nie zawsze się udawało te 3,5 miliona przekroczyć, a co jeszcze muszę zaspoilować, to nie jest najwyższy wynik w dniu dzisiejszym, także naprawdę będzie ciekawie. Na tym etapie lecimy sobie dalej, mamy Horizon Case oraz Danger Zone Case, możemy zobaczyć, Danger Zone przekracza milion, okej, to mamy takie zagłębie w postaci Prism, Shattered Web oraz CS20 Case, które również są rzadziej otwierane, jak Shattered Web mnie kompletnie nie dziwi, bo to jest dużo jest ugrane na rzecz Fracture Case'a, gdyż Spectrony mają bardzo podobne właśnie dropy, tam jak dobrze pamiętam są noże, tak noże na 100%, jestem już pewny, możemy zobaczyć, że po co ktoś ma otwierać Shattered Web, który jest dużo wielokrotnie droższy od takiego Fracture'a, żeby otworzyć tego noża, po prostu będzie się opłacał otwierać Fracture'a, także to jest jak najbardziej zrozumiałe. Podobna sytuacja jak chodzi o Prism oraz Prism 2, w związku też jest czym wiadomo, że tutaj większość będzie na tę Prismę 2 jednak. Dość ciekawi zastanawia mnie tutaj pozycja skrzyni operacji Broken, także jak możemy zobaczyć, ona była otwierana naprawdę w dużym nakładzie. To jest uwaga ponad 1 100 000 takowych to przedmiotów, na rzecz Steinbite'a, gdzie jest uwaga 1 800 000. Wiadomo, Steinbite'a to otwarte dużo więcej, aczkolwiek warto nam wiedzieć, że tak na dobrą sprawę te skrzynki są bardzo podobne względem tego największego dropu, tak? Bo tam i tu mamy tak na dobrą sprawę te same rękawice, o czym nie możemy zapominać. I co jeszcze warto nam tutaj stwierdzić, to, że tak na dobrą sprawę Operation Broken Fang obecnie jest warty dużo, dużo więcej niż taka właśnie skrzynia Snakebite Case. O właśnie, jak możemy zobaczyć, Broken Fang jest tak na dobrą sprawę 7-krotnie droższy niż ta skrzynia Snakebite Case, a tak jak to wam mówiłem, rękawice mamy tutaj dokładnie te same. Jest to dla mnie dość ciekawe, bo zostawiając to z miesiącem wcześniej, możemy zobaczyć, że Broken Fanga było otwieranych, uwaga, poniżej miliona, a Snakebite'a było otwieranych, uwaga, powyżej 2 milionów, także mamy tą przepaść dużo, dużo większą niż to mamy teraz, o czym na pewno nie możemy zapominać i co jest dla nas bardzo, bardzo ciekawe. Jak możemy zobaczyć, w przeciągu tak na dobrą sprawę września, kiedy to wyszła skrzynia operacji Raptor, zostały otwarte 2 300 000 egzemplarzy.
wydarzy. Pamiętam powiedzieć, że ta skrzynka pojawiła się tam, jak dobrze pamiętam, jakoś pod koniec tego września. Także tutaj na pewno tutaj też to zagrało dość dużą znaczenie. Pamiętam, że ona wyszła jakoś chyba 20 czy któregoś takiego września. Chcecie, poprawcie mnie w komentarzu. I w każdym razie zobaczmy, że przez te 10 dni wtedy, tą 1 trzecią miesiąca, zostało otwarte, tak uwaga, jest jej bardzo duża liczba, ale w tym miesiącu nie jest inaczej. Uwaga, możemy zobaczyć 4,5 miliona otwarć. Tutaj to właśnie skrzynie jest to zdecydowany rekord, jeżeli chodzi o to, co widzieliśmy na przestrzeni poprzednich miesięcy, bo tą serię, jak dobrze pamiętam, prowadzę jakoś od czerwca albo od lipca i takiej liczby nie udało się przekroczyć. Pamiętam, że miesiąc temu mówiłem, że właśnie rekordowa była ta Chroma 2, gdzie było to 4 200 000, aczkolwiek te wyniki są tutaj, tak jak zostało to opisane, bardzo, bardzo niecelne, znaczy niecelne, albo mogą być bardzo niesprawdzone te wyniki. Także o tym nie wolno zapominać, że tu mamy sprawdzone wyniki, których to mamy 4 500 000 otwarć, bardzo dużo. To pokazuje nam, jak bardzo skrzynia Reptile ogólnie spodobała, jak bardzo ten cały biznes jest kręcony. Możemy zobaczyć, że tak na dolną sprawę przeszło jakoś w przeliczeniu tutaj 9 milionów gwiazdek, tak na dolną sprawę, żeby zdobyć tę skrzynię, no bo tak jak to mówię, jedna skrzynia to są oczywiście dwie gwiazdki. Także możemy zobaczyć, jak bardzo wielki jest ten ruch związany właśnie z gwiazdkami, z całą operacją i tak dalej, i tak dalej. Także cóż, te wszystkie dane, które ci pokazałem w dniu dzisiejszym, mogą być dla ciebie bardzo dużą wskazówką, jeżeli chodzi o inwestowanie, tak? Bo przykładowo, jeżeli widzisz na przykład, że taka skrzynia Esport 2014 schodzi bardzo niewiele, bardzo niechętnie jest otwierana, no to może być dla ciebie też bardzo znaczące, tak? Aczkolwiek, jeżeli widzisz takie kraczkę i schodzi, uwaga, bardzo gigantycznym nakładzie, a kraczka jest to jest skrzynka, która też powiedzmy sobie najświeższa nie jest, najnowsza nie jest, możemy zobaczyć, że kraczka jest tak na dobrą sprawę, tutaj kosztuje sobie nam teraz 50 groszy, możemy zobaczyć, że to jest chyba skrzynka, która jest jedna z największych wolumenów na markecie, bo jest, uwaga, 650 000, tak na dobrą sprawę więcej będzie chyba tylko Danger Zona, z tego co mi się wydaje, jeszcze Prisma 2 mam powyżej miliona, przepraszam, jeszcze o Prismie 2 byłbym zapomniał. W każdym razie to też jest dla nas dość znaczące, że takie kraczka, skoro tak często schodzi, no to też może to być jakoś dla ciebie przydatnym przy okazji inwestycji. Dla mnie zdecydowanie najciekawszą i najbardziej radosną informacją jest to, że w przeciągu ostatniego miesiąca zostało otwartych prawie że 22 miliony takowych skrzynek, co jest dla mnie bardzo radosne, ze względu na to, że tak jak to wam pokazywałem ostatnio, to tak na pewno mieliśmy taką tendencję spadkową. W szczególności widzieliśmy to właśnie w sierpniu, gdzie tych skrzynek było otwieranych coraz to mniej, jednak było widać, że tych graczy coraz to bardziej odpływa do świata Counter-Strike'a, a teraz mamy moment, kiedy to Counter-Strike się umacnia pod względem właśnie fanbase'u, kiedy to tych graczy jest coraz to więcej, coraz to częściej wydają pieniądze, co oczywiście napędza rynek, co jest oczywiście dobrym sygnałem dla nas jako dla inwestorów. Także jestem oczywiście pozytywnej myśli, bardzo się cieszę, że tak to wygląda i dzięki za oglądanie.